odcinku trasy autobusowo-tramwajowej, która docelowo połączy między innymi osiedle Nowy Dwór z placem Orląt Lwowskich, ponad 7 km torowiska. Dzisiaj zakontraktowaliśmy kolejne dwa. Przed nami jeszcze podpisanie umowy na projektowane dzisiaj torowisko w ciągu ulicy Rogowskiej. No i mam nadzieję, że w 2023 roku mieszkańcy tych dużych, licznych osiedli wrocławskich, Nowego Dworu, Muchoboru, Kuźnik, a także wszyscy pracujący tutaj wzdłuż osi ulicy Fabrycznej, Strzegomskiej, w naszym wrocławskim parku biznesowym, będą mogli korzystać właśnie z komfortowego i szybkiego połączenia tramwajowego z centrum miasta. Jest kontynuacją odcinka, który realizujemy już od ponad roku. Najtrudniejszą częścią była przebudowa placu Orląt Lwowskich. Aktualnie prace rozpoczną się od kilometra trzeciego, czyli od skrzyżowania ulicy Babimojskiej z ulicą Strzegomską. Torowisko prowadzone tutaj będzie głównie w terenach zielonych i w istniejącym buspasie na ulicy Strzegomskiej. Także no, nie przewidujemy większych utrudnień dla ruchu.